18 Dobre Bobialskie. Czas leci. Tak, czas leci. Dzisiaj obchodzimy już pełne 18 urodziny. To bardzo dobra okazja, żeby wyróżnić i przedsiębiorców, i instytucje kultury, które w sposób szczególny angażują się w rozwój naszego powiatu, które tworzą trend do tego, aby ten powiat się pięknie rozwijał, jak również, które powiat pięknie promują, nie tylko w Polsce, ale i również poza granicami kraju. Nas jako dziennikarzy zaszokowała liczba gości. Powiat jest rozpoznawalny, ale też ludzie chcą się z nimi identyfikować. Tak, ja też dzisiaj jestem bardzo zadowolony, jak spojrzałem na salę. Sala wypełniona po brzegi. To świadczy o bardzo dobrych relacjach, o dobrym klimacie i o dobrej współpracy. Ja zawsze podkreślałem na różnych spotkaniach, że mimo różnic politycznych, mimo różnych poglądów, potrafimy wspólnie znaleźć wspólny język, a to tylko po to, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej, żeby ten powiat mógł się pięknie rozwijać, żeby nie było kłótni, awantur, bo wiemy, że tylko dzięki dobrej współpracy możemy wspólnie osiągnąć dobre efekty. Laureaci Dobre Bobialskie 2017, może chociaż po zdaniu na temat dzisiejszych laureatów. Tegoroczny. To znaczy, tak jak Państwo widzieliście, są to i firmy, i instytucje kultury. Firma z Lipnicy, która w ostatnim czasie bardzo pięknie zaczęła wchodzić na rynki europejskie. Jest bardzo dużym dostawcą produktów, które są wyrabiane u nich w firmie do Niemiec na przykład. Zatrudnia ponad 50 osób, a to są wszystko ludzie, którzy mieszkają i żyją tutaj na terenie powiatu bialskiego. Firma Viking przecież tak samo, nie muszę mówić, jest to firma, która posiada bardzo wiele oddziałów. Firma też zatrudniająca już setki osób, firma, która się ciągle rozwija. Oczywiście nie możemy tutaj zapomnieć o naszej instytucji kultury, o naszym muzeum Ignacego Kraszewskiego. W Romanowie jest to taka nasza powiatowa perełka. Bardzo się cieszę, że pan dyrektor ma pewne wizje rozwoju tej instytucji. W najbliższym czasie będzie realizowane kilka bardzo ciekawych projektów, które jeszcze poprawią wizerunek tej instytucji. Także tylko się cieszyć. Lasy Państwowe ileś na Podlasie. Lasy Państwowe jest to instytucja, z którą od ubiegłego roku nawiązujemy jakieś kontakty w kwestiach wspólnych inwestycji drogowych. Padły tutaj pewne deklaracje ze strony Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych, która zadeklarowała, że będzie partycypować wspólnie z powiatem przy remontach i budowie dróg powiatowych, bo bardzo często z tych dróg korzystają również firmy, które wywożą drewno z różnych leśnictw i przy okazji te drogi też niszczą, także bardzo się cieszę, że tutaj jakby Lasy Państwowe zauważyły taką potrzebę i jakby chcą włączać się w te przedsięwzięcie, żeby pomagać powiatowi przy budowie i remontach tych dróg. Gmina Leśna Podlaska, proszę Państwa, młody, prężny, energiczny wójt. Kryteria jakby były bardzo wyśrubowane, bo tutaj, że tak powiem, była stosowna ankieta, na podstawie której gmina mogła uzyskać stosowne punkty. Dzięki aktywności wójta widzimy, że w gminie Leśna bardzo dużo się dzieje. I dzisiaj tym laureatem została gmina Leśna, także zachęcamy inne gminy, żeby włączały się do tych przedsięwzięć. Być może w roku przyszłym będzie to już ktoś inny.